witam serdecznie. Jeśli dograłem ten skin, chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba, dzwoną łapę w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście użyj kodu CROX, NG4SKIN. Jeśli jako są pełnoletnim jesteś, logujesz się z link w opisie, bądź klikasz oczywiście magiczny guziczek, kod promocyjny i tutaj kodzik CROX i przez like wpisujesz. Dajcie on oczywiście skrzynkę Star za free i 5% więcej do każdej wpłaty. Zapraszam cię na stronę Pirate Swap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Tak jeszcze w ogóle wspomnę, że zapraszam cię na Discorda, bo pojawił się tam jakiś czas temu konkurs na kanale Ustrzelski, no więc jak chcesz sobie dołączyć, no to zapraszam cię serdecznie, bo takie giveawaye będą się na Discordzie też pojawiać. Więc jak chcesz sobie dodatkowo jakieś skinki zgarnąć, to myślę, że jak najbardziej spoko opcja na Discordzie być. Zobaczmy tutaj skrzynki widzów. 17 tysięcy budżet na dzisiejszy film. CROXY Hole. No powiem tak, no. Z Hole'em tutaj ostatnio do czynienia dużo nie miałem, prócz tego kontraktu, w którym oczywiście on poleciał. 10% tak naprawdę na coś innego niż no właśnie ten Gali, który kosztuje 12 groszy. Dostaliśmy MP7 za 10 zł. No to nie jest item... czekaj, bo ja 3000 wydaję. No powiem tak, no właśnie przebimbałem jak 6 koła dwoma kliknięciami. Ej, totalnie jakby, nie wiem, nie spojrzałem na tą cenę. Panie prowadzący, no co pan zrobił, no, naprawdę nie wierzę. Tak się wyzerować na samym starcie. 6% zysk, mam tutaj skrzynkę, 670 zł, no nie, no to jest ta skrzynka, no dobra, no raz spróbuję na farta, może akurat ona odbije te wszystkie złe dropy przez tej skrzynki. Powiem tak, no nie wiem. Dzisiaj robimy jakiś speedrun, stary. Najszybszego wyzerowania się chyba na GeForce Kinsie. 520 zł. Jakie to są te noże do tra... 10% tak naprawdę na te noże. Dobra, spróbujmy, bo nie wiem, coś mnie zaraz trafi, jak ja czegoś nie dostanę dobrego. Jakieś koski, no mamy Glocka, ale... No nie, no po prostu nie. 218 zł. Spróbujmy jeszcze jeden ostatni raz tą skrzynkę. No, zaufa... Jest! Mamy! Huh! Jest flip knife, ale to jest 4000 zł, stary, łącznie, no. Ja tu totalnie nie jestem ukontentowany tą skrzynką, no. Co to jest, stary, co to jest? Mamy tu 10% na OWP Fate. No te skrzynki procentowe... No to są skrzynki procentowe, tak? No ale ja je bardzo lubię i mam nadzieję, że mi się poszczęści. 10% na OWP Fate. No powiem tak, są digle, 400 zł i jeszcze raz mogę zaryzykować, no ale musimy teraz dojść AWP Fate, żeby ten odcinek jakoś podtrzymać, bo będzie naprawdę lipa. 300 zł, powiem tak, nie zrobiłem chyba nigdy szybszego speedruna wyzerowania się z takiej kwoty, ale spokojnie, no mamy jeszcze 400, więc sobie coś jeszcze tutaj na bitewce zakręcimy, ale no w razie jakby nam nie poszło, no to chciałbyś pewnie dowiedzieć się, jakie jest hasło konkursowe w dzisiejszym filmie. Też bym się chciał dowiedzieć, bo w sumie jeszcze go nie wymyśliłem, ale zaraz to zrobimy, tylko wrzucimy sobie tutaj jakieś fajne skrzynki od 50 do 70. Knajfado, tak się nazywa skrzynka, wrzucamy 3 melodii. No tu jest naprawdę bardzo dużo skrzynek, których totalnie nigdy na oczy nie widziałem, wiesz o co chodzi, nie? To jest naprawdę, w sensie może dlatego, że ja najbardziej chyba gustuję w tych droższych skrzynkach, ale... No jak taki mniejszy budżet jest, no to wypadałoby troszkę tutaj zapoznać się z tymi skrzynkami innymi. No ale wrzucamy tutaj bota i zobaczmy jak tam pójdzie. No w sumie hasło konkursowe może być takie, że jak sobie grasz, dajmy na to bitewki, to napisz jak ci się najlepiej gra. Czy pizgasz się na 2 osoby, na 3 czy 4. No i zobaczmy jak nam pójdzie. Pierwsza skrzynia i niestety tutaj puściutko. To jest chyba jakieś no, albo wszystko albo nic. Tak chyba czytam tą skrzynkę. Bo te skiny, no, 8 zł, no, kosztowała 60 chyba, jedna taka, o, to jest G3, SG1, to chyba jest w ogóle mój pierwszy skin w CS-ie. Coś mi się tak wydaje, bo moim pierwszym skinem w CS-ie, w sensie, nie pamiętam, EJ! 116 zł! Bardzo ładnie. Mój pierwszy skin... Ej, patrz jak tu leci teraz. I patrz, 200 zł. Ej, my tu comeback robimy. Mój pierwszy skin w CS-ie jest udokumentowany, stary, na filmie. W 2016 roku, jak zaczynałem z CS-em, no to... Ej, patrz, jeszcze jedna skrzynka, oddaję nam jeszcze glowsy. Patrz, ile tu wyciągnęliśmy z tego. No ja jestem naprawdę...
Naprawdę w szoku jestem. Pamiętam, w 2016 pierwszy film z CSA się pojawił i otworzyłem sobie wtedy pierwszą moją skrzynkę i była to chyba Chroma 2, o ile dobrze pamiętam, ale nie jestem pewien, więc nie chcę pierdolnąć Farmazona jakiegoś. I właśnie pamiętam, że chyba to właśnie G3SG1 to był mój pierwszy właśnie skin. Ej, jak tu ładnie sklep się zmienił. Jak ostatnio wam wypłacałem skiny, jakiś czas temu, no to kurczę... Nie no, naprawdę fantastycznie to teraz wygląda, nie? Ale chodźmy na kontrakty, bo to jest to, na co chciałem pójść i chciałem wrzucić te wszystkie droższe itemy, które oczywiście udało nam się na tamtej bitwie wywalczyć. No, jestem pod wrażeniem, naprawdę, jak tam sypnęło. 779 zł, podpisujemy kontrakt i zobaczmy, coś powyżej kafla i będę zadowolony. No niestety to jest tylko 500 zł i no, sprzedajmy to, nie ma co tego trzymać tak naprawdę, nie? I mamy 535 zł, myślę, że możemy... A czekaj, bo ja jeszcze tokeny mam eventowe, no to my sobie tutaj coś wrzucimy. Tylko właśnie, gdzie to się... Tutaj się to wpisuje, 31850. Otwieramy skrzynkę z magicznym tutaj skinem. Ale ładna animacja, naprawdę super. 127 zł, okej. Myślę, że teraz możemy jak najbardziej na skrzyneczki widzów przejść. No dzisiaj się nie popisały, no trzeba sobie powiedzieć. Albo to po prostu mnie troszkę odkleiło z tymi skrzynkami, no ale... No było dobrze, no było już dobrze, te ostatnie odcinki naprawdę super. No ale dzisiaj, no nie wiem, dzisiaj tragedia, naprawdę... No tragedia. Do 663 i zobaczmy, czy coś takiego tu znajdę. 3% haul. Powiem tak, jeżeli na 3% udało nam się ciabnąć haula, nie wiem, to byłby chyba najlepszy comeback w historii filmu z GeForce Insomnia, ale zobaczmy. 600 zł, jedna skrzynia, 3%. Nie wierzę, że to się wydarzyło, stary. Nie wierzę. Po prostu w to nie wierzę. Kliknąłem sobie raz. Raz sobie kliknąłem skrzynkę, 3% haul. No powiem tak, no. No jestem pod wrażeniem, naprawdę, dziękuję za oglądanie. No to jest zakończenie, którego totalnie się nie spodziewałem, nie? 3%!